Gościem Polski Rolnej nowego przeglądu mleczarskiego jest prezes Waldemar Broś, kierujący Krajowym Związkiem Spółdzielni Mleczarskich. Tak prosto z mostu. Po, staje się coraz bardziej powszechna opinia, że jeżeli do końca marca, niektórzy mówią, że do 15 marca nie pójdzie jakiś sygnał z rynku, to 2024 rok będzie dalecy. Dalece gorszy od tego od poprzedniego, który był też bardzo trudny, jakie działania krótkoterminowe można podjąć, żeby zaradzić temu złu. Dziękuję bardzo. Oczywiście ja muszę powiedzieć jasno, że jesteśmy w trakcie drugiego roku kryzysu, który trafi polskie mleczarstwo, i pytanie jest bardzo słuszne i zasadne, ale kilka faktów. Po pierwsze, Wszyscy żyją pewnie jeszcze rokiem 2022, zwłaszcza myślę tu o politykach i niektórych działaczach gospodarczych. Natomiast w środowisku mleczarskim wiemy doskonale, że to jest kolejny bardzo trudny rok i to jest rok kryzysowy. Jak temu zaradzić? Są so pewne rzeczy, no, które nie zawsze były wykorzystywane. Otóż powiem jasno, że Polska, jak Państwo wiecie, jest dużym producentem mleka. I oczywiście dużo tego mleka przetwarza. Rok poprzedni skupiliśmy ponad 12 miliardów 600 milionów. To jest około 2% więcej niż w roku poprzednim. Natomiast faktycznie jesteśmy dużym producentem mleka w proszku, masła i serów dojrzewających. Między innymi zajmujemy szóste miejsce tej pozycji na świecie. Otóż sprawa wygląda następująco. Faktycznie dzisiaj mamy początki drugiego kryzysu potężnego i trzeba temu zaradzić. Myślę, że jeden z czynników, który poprawiłby sytuację, to jest wysłanie chociażby sygnału do polskich rolników, bo to do polskich przetwórców, że zarówno strona rządowa, jak i Komisja Unijna podejmą działania w sytuacji, kiedy my takie sygnały wyślemy. Otóż wydaje mi się niezbędnym, żeby rząd polski zwiększył rezerwy strategiczne, jeśli chodzi o mleko w proszku i masło, chociażby z tego względu, że mamy wojnę za granicą, że nie tylko możemy pomagać Ukrainie dostawą sprzętu, innych rzeczy, ale również i żywności, bo nie wiadomo jak ta wojna długo się przedłuży, i czy tej żywności oprócz zboża na Ukrainie starszy. Druga sprawa to jest kwestia uruchomienia instrumentów rynkowego wsparcia w ramach Unii Europejskiej. Niektórzy podchodzili do tego w roku ubiegłym zbyt, no nie powiem, że lekceważąco, ale nie do końca poważnie. Jako Krajowy Związek już w styczniu zwracaliśmy uwagę, w roku ubiegłym, że trzeba podjąć pewne działania na szczeblu Unii Europejskiej, żeby zapobiec sytuacji, jaka kroi się w polskim mleczarstwie. Oczywiście te e, sytuacje, czy te działania powtórzyliśmy później w maju i w czerwcu. Komisja niestety... Nie zareagowała. Natomiast jest rzecz o taką trochę przykro dla nas, ponieważ w jednym, powiedzmy z jednej z odpowiedzi, którą otrzymała między innymi Krajowa Rada Spółdzielcza, było takie stwierdzenie, no, że jeśli chcemy interwencji, to ta interwencja jest otwarta, bo ona obowiązuje od marca, od lutego do końca września, i że to interwencje w to interwencję można, zakłady, spółdzielnie wchodzić. Tylko w tym wszystkim no, nikt nie powiedział, co to oznacza, że ceny interwencyjne, bo one nadal obowiązują, ustalone w grudniu 2013 roku. Panie prezesie. Te ceny z 2013 roku, roku są, czy z 2005? 2013. 13 rok, z grudnia. z grudnia. I mam takie pytanie: jak to się ma do kosztów produkcji obecnie, 10 lat później, 11 lat później? Chyba powinny też uwzględniać wyższe koszty. Produkcji te ceny interwencyjne, bowiem zadziałał Zielony Ład w pełni. Koszty, koszty wzrosły produkcji w Unii Europejskiej mleka, a mleko otłuszczone w proszku nie sprzeda, słabo się sprzedaje z Unii i sery, bo koszty produkcji są, mimo że jest ruch na świecie yy, w handlu. To jest oczywiste. Te koszty wzrosły bezwzględnie, ale również przecież inflacja. Przez 10 lat no, ona zdecydowanie wzrosła, ale przede wszystkim koszty produkcji, to co się dzieje, czy działo w ostatnich zwłaszcza dwóch latach, to jest to, że przecież już nie wspomnę o nawozach, o środkach ochrony roślin, ale również o ziemi, która dzisiaj jest dość droga, jeśli ktoś chce ją zakupić, ale również podstawowe maszyny, sprzęt. To wszystko spowodowało, że proponowanie przez Komisję Europejską interwencji po takich cenach jest moim zdaniem niepoważne. Natomiast ja jeszcze tylko dodam do tego, że mało kto mówi, natomiast my to mówimy i mówię bardzo głośno. Te ceny, które rolnicy w roku ubiegłym, bo jeszcze GUS nie podał, ja szacowałem 2,08 netto za przeciętny 1 litr skupionego mleka w roku ubiegłym, w roku poprzednim, dodam, że było to 2,31, czyli ta cena dużo wyższa. Ale też gdyby spółdzielnie, gdyby również niektóre podmioty prywatne, które są bardzo mocne na polskim rynku, mówię o polskich podmiotach prywatnych, Gdyby nie zdecydowały się, żeby iść w cudzysłowie w tak zwane straty, to oczywiście ta cena byłaby dużo, dużo poniżej dwóch złotych. A faktem jest takim i tu powołuje się na guz, że w roku ubiegłym ponad połowa polskich firm mleczarskich miała straty. Te straty w niektórych... Sięgają firmach kilku lub kilkunastu milionów. Jeżeli chodzi o tzw. rezerwy strategiczne, one powinny powstać w wszystkich państwach przyfrontowych, i również w, ogólnych, w unijnych magazynach. Uważam, że przynajmniej 200 tysięcy ton otłuszczonego mleka w proszku powinno być przechowywane na zapasach strategicznych w całej Unii. No i przynajmniej ze 100 tysięcy ton masła, żeby to był, żebyśmy byli pewni w wypadku kryzysu wojennego, bo krótkie łańcuchy dostaw wtedy będą potrzebne i żeby to też zadziałało. Po drugie, po drugie to, to są sprawy do załatwienia, bo trzeba... Interwencja na rynkach powinna być taka, żeby przynajmniej tą cenę złoty 70 zł zagwarantować, która, która by po prostu zatrzymała by spadek cen, bo moim zdaniem grozi nam spadek cen do poziomu złoty 30-40 groszy zł za, za litr w skupie. Tak, tylko powiem, że zacząwszy od rezerw strategicznych, myślę, że Propozycja tu przez pana redaktora 200 tysięcy ton odtłuszczonego mleka w proszku jest to pewne minimum. Ja tylko powiem, że Unia jest potężnym producentem odtłuszczonego mleka w proszku, tylko w Polsce w rok, za rok ubiegły nie ma ostatecznych danych, ale ja szacuję, że to może być 210-220 tysięcy ton. Czyli 200 tysięcy ton na tak zwane rezerwy strategiczne w całej Unii. Natomiast większość tych rezerw powinna być w państwach jednak przyościennych, które sąsiadują z krajem, który toczy wojnę. Czyli myślę, tu o Polsce, mniej może o Rumunię, bo Rumunia jest zdecydowanie mniejszym zarówno producentem mleka surowego, jak i również zdecydowanie mniejszym kilkakrotnie w przetwórstwie. Natomiast dodam jeszcze tylko kwestię ceny rolników. W moim przekonaniu, panie redaktorze, zaniżył pan trochę tę cenę, która... Mogłaby zahamować spadek skupu mleka. Bo jest oczywiste, że dzisiaj idziemy w kierunku, no jeśli nic się nie zmieni, jeśli nie, podej... nie zostaną podjęte te działania, takie naprawdę drastyczne, czyli rezerwy państwowe, wykup interwencyjny, ale po właściwych cenach. Myśmy w pismach do. Pana Komisarza Wojciechowskiego sugerowali. W moim przekonaniu dzisiaj, żeby nie utracić produkcji mleka w Polsce, to jednak trzeba iść w tym kierunku, żeby ta średnia cena oscylowała wokół 2 zł. Otóż na całym świecie do kalkulacji się bierze właśnie masło i mleko otłuszczone w proszku, bo właśnie z tego samego mleka możemy robić jeden i drugi produkt, czyli odciągamy tłuszcz, z którego robimy masło, natomiast z białka suszymy i robimy otłuszczone mleko w proszku. Czyli tu kwestia jest ważna, w przyszłości bardzo poważnie Rozwoju polskiego mleczarstwa. W moim ocenie jest ja ona na dzisiaj zagrożona. Na jedno wychodziło w, w naszych kalkulacjach, bo ja mówiłem, że jeżeli proszkownie mleko będzie się sprzedawało tak, żeby rolnikowi można płacić za 0,70 zł, ogólnie to będzie około 2 zł. O, o. 2 zł. Panie Prezesie, to nie chodzi o przyszłość, to chodzi o teraźniejszość, to chodzi o to, że te decyzje jeszcze muszą być podjęte przez obecną Komisję Europejską, bo rozwój mleczarstwa zależy od, od walki z ideologiczną zarazą pod tytułem Zielony Ład, a, a teraźniejszość... Za... To zależy właśnie od mechanizmów interwencyjnych tylko i działania, żeby, żeby złagodzić obecne skutki Zielonego Ładu, to znaczy zwiększenie kosztów produkcji. Panie prezesie, krótko. Czy popiera pan taki postulat, żeby na, pos na, na transparentach protestujących rolników znalazły się takie żądania, które blokują, które blokują takie teraz drogi? Ależ oczywiście miałem o tym mówić i dobrze, że pan redaktor nawiązał do tego. Ja myślę, że te protesty, które są ogromne, które są przecież słuszne, które są związane ze spadkiem dochodów rolników. Ja już na temat zielonego ładu nie będę się szczegółowo wypowiadał. Ja trzy lata temu miałem określony stosunek negatywny do tego, do tych całych przedsięwzięć. Bo jest to rzecz niebywała, żeby dzisiaj, w dobie, kiedy Europa, kiedy polski rolnik zainwestował, mówić mu, to, ur to urąga inteligencji polskiemu rolnikowi. Od dawna powiedziałem, niektóre zapisy tak zwanego Zielonego Ładu, w cudzysłowie, dawno powinny znaleźć się w koszu. I teraz wracając do protestu. Ja oczywiście mam prośbę, bo no przecież wielu to jest moich kolegów. Na tych protestach nie zapominajcie, panie, panowie, o mleku. Piszcie również na plakatach, na waszych sztandarach, że jest niezbędna interwencja w sytuacji kryzysowej Unii Europejskiej, żeby pomagać producentom, przetwórcom mleka, jak również to, o czym mówiliśmy, zwiększać Zapasy strategiczne przez polski rząd, bo ten, kto wychodzi z produkcji mleka, z reguły do niej nie wraca. To jest niesamowita produkcja, dająca na pewno satysfakcję, ale wymagająca ogromnej pracy, ogromnej cierpliwości i ogromnych nakładów. Taka dygresja oczywiście powiększenie zapasów to. W Polsce nie ma na to w budżecie pieniędzy. Muszą pieniądze unijne zadziałać, bo te zapasy mają wymiar ogólnostrategiczny. To taka pierwsza moja, pierwsza taka uwaga. No i do trzeciego punktu, panie prezesie. Im większy kryzys w mleczarstwie, tym bardziej wielkie sieci handlowe w Polsce kroją przetwórców, a więc i rolników. Bowiem dusimy się mlekiem, bo eksport jest... Nieopłacalny właściwie. Oczywiście zaczynając od tych zapasów strategicznych. Ja myślę, że Polsce, jako krajowi przyfrontowemu, należy się jak psukość, przysłowiowa, i niech tu żaden komisarz, żaden urzędnik, żadna komisja europejska nie robi łaski. Jakie rząd by nie był, te środki muszą być, oczywiście. W ramach budżetu unijnego na sfinansowanie tych rezerw strategicznych, bo one są niezbędne i one uratują Europę. Natomiast sprawa, o której mówimy od dawna, i to na łamach między innymi waszych czasopism, wydawnic. Ja mówię o tym praktycznie na każdym spotkaniu, że wielkie sieci, z całym szacunkiem, nikt nie chce, żeby pracowały za darmo, to one są beneficjentem każdego kryzysu i w mleczarstwie też. E, zwróciliśmy się do Ministerstwa Rolnictwa. Będziemy ponawiać tą prośbę, żeby zmienić zapisy w ustawie, o przewadze kontraktowej na temat wielkich sieci. Ja zaproponowałem gotowo zmianę przepisu. Chodzi o to, żeby oczywiście ukrócić tak zwane marki własne. Zapis na dzisiaj on jest na tyle nieprecyzyjny, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może wejść z konkretną kontrolą do danej sieci, bo na przykład nie ma. W poprzedniej ustawie czas okresu. Chodzi o to, że w sieci, w ustawie nazwane dyskontowe, nie mogą przekroczyć przychodu 20% wyższego z tak zwanych marek własnych, ale zapomniał ustawodawca dodać, w jakim to czasie. W związku z tym proponujemy gotowy zapis, żeby to było albo w roku kalendarzowym, albo w roku obrachunkowym, wyrzucając zapis dyskonty. To ma dotyczyć każdej sieci, każdego dużego przedsiębiorstwa handlowego. Marki własne powodują to, że nie tylko zabijają tożsamość narodowo, bo przecież mamy i w mleczarstwie kilka kapitalnych Marek spółdzielczych czy marek prywatnych. Myślę tu o jednej firmie Polskiej, której właściciel jest dwóch. Chodzi tu o polnek, nie będę ukrywał. Mamy bardzo mocne marki. Najmocniejszą marką jest niewątpliwie mle, mlekowita, ale i popularna łowiczanka, i łaciate i, 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 i mocno na te marki, te marki stanowią określoną wartość wyrażającą się w pieniądzach, ale są właśnie też d, 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 dorobkiem spółdzielców, więc ta zagrywka z markami własnymi kończy się tym, skończy się tym, że marki rodzime stracą na, na wartości. Oczywiście potwierdzam, mamy tych kilka marek spółdzielnych, spółdzielczych, kapitalnych, własnych i oczywiście ona w sytuacji no, takiej ekspansji Marek własnych sieciowych będą powoli zanikać, bo każdy chce sprzedawać, a im większa firma, tym więcej towaru na rynek. I konsument w końcu o tym zapomni, a to jest e, krótka droga do tego, żeby i przychody, czyli zaniżać ceny. To, co dzisiaj się dzieje w niektórych sieciach, że kostka masła kosztuje już poniżej e, 3 zł. Znaczy. Nawet niektórych znacznie mniej. Ale jest też kwestia no, zmniejszenia wydatków całego sektora spółdzielczego. Ja o tym mówiłem na senackiej komisji w ubiegłym tygodniu, to było we wtorek, gdzie e, po pierwsze również będziemy występować i występujemy, bo z jednej strony mamy taką sytuację, że przychody sektora maleją. Zdecydowanie, ja już nie w procentach, ale w liczbach bezwzględnych. Drodzy Państwo, dzisiaj, jeśli porówna się ceny zbytu, dzisiaj mamy połowę praktycznie lutego do połowy roku lutego obie, ubiegłego, to jest praktycznie 20-30% te ceny są niższe. To, co branża faktycznie w bardzo dobrym roku 2022 zarobiła, to praktycznie wydała w roku ubiegłym na podtrzymanie produkcji, zwłaszcza na płacenie wyższej ceny rolnikom, bo gdyby nie te środki, myślę, że nie mielibyśmy przyrostów w skupie mleka, a na pewno notowali spadek. Także sytuacja jest poważna, krytyczna i tam, gdzie jest to możliwe, należy ograniczać wydatki, chociażby przywołam. Kwestie opłat za opakowania jednorazowe. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego w roku ubiegłym, jak była konsultowana ustawa w tej kwestii, to zaproponowano opłatę za jeden kilogram opakowań jednorazowych, a w mleczarstwie tego na sztuki na miliardy używamy, chociażby kubeczki do jogurtu, butelki do mleka, czy serki smakowe, wiele, wiele innych, zaproponowano 0,01 zł, czyli jeden grosz. Natomiast, jak weszła pod obrady sejmowe, zmieniono ten zapis bez konsultacji na 20 razy wyższy, czyli 0,20 zł. Są so to potężne, dodatkowe obciążenia dla branży jest kwestia ciągle nieuregulowana energii, słyszymy zapowiedzi wzrostu kosztów energii, myślę tu o energii, energii elektrycznej, ale również gazu, ale i również nie możemy nad tym przejść e, obojętnie do porządku dziennego, że jak zacznie się kryzys energetyczny, no żeby nie były narażone Współdzielnie zakłady przetwórcze na to, że raptem zmniejszą im pobór mocy, no bo mleczarstwo jest nietypowe. Mleko kupujemy codziennie, ponadto zwracam uwagę, bo mało kto wie, mleko jest żywym produktem, to podkreślam. W związku z tym wymaga określonych procedur, czyli po pierwsze odbiór w odpowiednim czasie oddoju, zachowanie... Linii chłodniczej, ciągu chłodniczego od udoju aż do wyjścia produktu, a bez energii elektrycznej tego nie da się zapewnić. No już nie mówiąc o tym, gdyby doszło do zatrzymania pracy zakładu, są to ogromne straty. Czy daje Pan jeszcze szansę komisarzowi Wojciechowskiemu, aby te wszystkie rozwiązania krótkotrwałe, Doraźne wprowadził w życie? Czy powinien się komisarz podać do debisji, jak to sugerował prezes Kaczyński? Dwie rzeczy. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem człowiekiem budowy. Nie jestem, żeby bezwzględnie krytykować każdego urzędnika, czy dlatego, czy pracuje tam, czy gdzie indziej. Bo należy budować każdy system, każde działanie. Natomiast nie ukrywam, że i prywatnie, i jako branża, działami do, działaniami dotychczasowymi pana komisarza, a bardziej, powinienem powiedzieć, niepodejmowanymi działaniami w roku ubiegłym, bo ta interwencja powinna być, panie szanowny komisarzu, gdyby ona była nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. A żeby udowodnić to na faktach, to zarówno pan redaktor, jak i ja dobrze pamiętamy ostatni kryzys taki w meczarstwie w Polsce, to był rok 2015 16 Był bardzo dobry rok 2013 14 ale już pod koniec roku 2014 widzieliśmy, że sytuacja się pogarsza. Już wtedy pisaliśmy, że należy podjąć działania interwencyjne. Oczywiście poprzedni komisarz to też lekceważył. Cały rok 2015 został przespany, ale już w 2016 nie było wyjścia, nie mieli wyjścia, i te działania zostały podjęte. Oczywiście przypomnę tylko, że. Ustalono wielkość interwencji. Jeśli chodzi o mleko w proszku, to było 109 tysięcy ton masła, 55 tysięcy ton, ale ponieważ ta interwencja była o rok spóźniona, to doprowadziło to do tego, że Komisja Europejska zamiast 109 tysięcy trzykrotnie do czerwca zwiększała. Możliwości zakupu. Ostatnia była to w ramach tak zwanego przetargu, ale łącznie szacujemy, zresztą te dane co w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Można sprawdzić. Kupiono około 500 tysięcy zamiast 109 tysięcy, ale sytuacja została unormowana. Ja tylko przypomnę po cenach płaconych rolnikom. Jeśli w 2013-2014 Przeciętna cena wypłacona była około złoty 37 zł netto, to w 2015-2016 spadła do złoty 10 czyli 20% niższa, żeby po działaniach interwencyjnych 2017-2018 powrócić do tego, co było. Ale też były takie głosy, i one w roku ubiegłym przeważały, że co my z tym mlekiem zrobimy, że to są koszty. Nie zgadzamy się z tym. Unia jest od tego, że po to powstały instrumenty, żeby środki w budżecie były i w określonym czasie działać. Ale konkretnie, ja to policzyłem i biorę pełną odpowiedzialność. Według moich szacunków, Unia, Komisja dołożyła do tych zakupów w roku 2016 ogromnych, potężnych około 100 milionów euro. Co to jest 100 milionów euro na potężno, mocno wielką Europę, ale to oczywiście uregulowało. I dlatego, Szanowny Panie Komisarzu, ostatnim rzutem na taśmę ma pan szansę podjąć takie działania. My będziemy sygnalizować, ale już dzisiaj mówimy twardo i jasno, jesteśmy w drugim roku potężnego kryzysu w mleczarstwie żeby nie dopuścić do spadku produkcji mleka w Polsce, ale też i w Europie, bo te protesty są przecież wyrazem tej określonej polityki, to trzeba przygotowywać się do działań interwencyjnych, ale oczywiście nie ośmieszajmy się i nie proponujmy, nie mówmy, że można wchodzić w interwencję od 1 lutego, o cenach 221,75 euro za 100 kg masła i 169,80 euro za 100 kg otłuszczonego mleka w proszku. Bo to daje możliwość wypłaty rolnikom nie wyższej ceny jak 90 groszy. Oczywiście wtedy nie jest to koniec. Mleczarny. Chciałbym powiedzieć, że ta interwencja, te rozwiązania, które proponujemy łącznie z uporządkowaniem wielkich sieci handlowych są konieczne ze względu na trudne czasy, w jakich się znalazła Unia Europejska, w tym Polska. Chodzi o konflikt zbrojny, chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, chodzi o przetrwanie całego unijnego rolnictwa, mleczarstwa. No, jak, jak się zacznie konflikt pełnoskalowy, to to fraktowce będą woziły broń, amunicję i żołnierzy, a fracht będzie bardzo drogi, więc za, za Oceanu czy z Nowej Zelandii przywóz będzie nie tylko niebezpieczny, ale też nieopłacalny.